cześć, przed nami kolejne zadanie, będzie to zadanie piąte, a treść jego brzmi tak. Na rysunku pokazano wykres zależności prędkości ciała poruszającego się ruchem prostoliniowym od czasu. Korzystając z niego, z tego wykresu, narysować trzeba wykres zależności przebytej drogi od czasu. W jednym z filmów już rysowaliśmy wykres drogi od czasu, ale na podstawie tabeli. Natomiast teraz będziemy wykonywać ten wykres na podstawie wykresu prędkości od czasu. Przede wszystkim zaczynamy tradycyjnie od narysowania osi pionowej, osi poziomej, opisania tych osi, co to będą za wielkości, drogi od czasu, czyli tu będzie czas wyrażony w sekundach, natomiast tutaj będzie droga i ona będzie wyrażona w metrach. Musimy ustalić, ile będziemy mieli działek na osi liczbowej i jakie to będą wartości liczbowe. Najlepiej sobie zrobić w taki sposób, że spojrzymy sobie na wykres ten pierwszy i zobaczymy, że na osi poziomej mamy 5 sekund i tak samo sobie zrobimy te działki i sekundy na osi poziomej na wykresie drogi od czasu. Tak po prostu jest najlepiej i tak się przyjęło. Czyli 1, 2, 3, 4, 5. Mamy to. Musimy dowiedzieć się, jaką drogę przebyło to ciało w pierwszej sekundzie ruchu tego ciała. Można zrobić to w dwojaki sposób. Można zrobić to w ten sposób, że będziemy liczyli pole pod wykresem. Dla pierwszej sekundy ruchu byłoby to pole, a pole pod tym wykresem, jak widzę, to jest prostokąt, czyli trzeba by było policzyć pole prostokąta, a pole prostokąta to jest 1 razy drugie, czyli 2 razy 1 i jeżeli jednostki są podstawowe, tak jak tutaj, to wynik będzie właśnie drogą przebytą w danym czasie. Czyli droga S1 byłaby 2 metry na sekundę razy 1 sekunda i to wychodzi 2 metry. W kolejnym czasie znowu wyjdzie 2 metry. Dlaczego? Ponieważ to pole będzie identyczne i równe temu pierwszemu polu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czyli tu mamy 2, 2, 2, 2, 2. A dlaczego wszędzie jest 2 metry, jeszcze pewnie spytacie? Ponieważ to ciało poruszało się ruchem jednostajnym, ze stałą prędkością. I oznacza to mniej więcej tyle, że w każdej kolejnej sekundzie ruchu to ciało przebywa dokładnie taką samą drogę. Więc jak policzycie drogę, ile przebyło w pierwszej sekundzie ruchu, to w drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i tak dalej będzie przebywało dokładnie tą samą drogę. I to jest jedna z metod. Można było od razu policzyć też całe pole, ale to już wszystko zależy od tego, w jaki sposób będziemy sobie rozwiązywać to zadanie. Czyli po 2 sekundach ruchu ta droga będzie wynosiła 4 metry, po 3 sekundach ruchu 6 metrów, po 4 sekundach ruchu 8 metrów i 5 sekundach ruchu będzie wynosiło 10 metrów. Nanosimy sobie już te dane na wykres. Przede wszystkim widzimy, że na osi pionowej maksymalna wartość będzie wynosiła 10 metrów, a skoro maksymalna wartość wynosi 10 metrów, to raczej nie będę dawał 10 działek, bo wydaje mi się, że nie ma to sensu. Zrobię sobie jedną działkę i ta jedna działka będzie miała 2 metry. Wtedy wystarczy narysować tych działek 5, 2, 4, 6, 8, 10. No trochę nierówno, no ale trudno. Mamy warunki polowe, no to musicie mi wybaczyć. Czyli tu jest 2 metry, 4 metry, 6 metrów, 8 metrów i 10 metrów. Wstawiamy kropeczki i wiemy, że w pierwszej sekundzie ruchu przebyło 2 metry. Mamy. W drugiej sekundzie ruchu przebyło 4 metry. Też mamy. Można sobie nanieść takie linie pomocnicze i dać dużą kropkę i tak samo tutaj. W trzeciej sekundzie ruchu przebyło 6 tych metrów, czyli znowu dla trzeciej sekundy ruchu mamy 6 metrów. I co dalej? Dla czwartej sekundy ruchu mamy tych metrów 8 i dla piątej sekundy ruchu mamy tych metrów 10. Czy dało się wykonać ten wykres szybciej, bo on jeszcze nie jest skończony, ale czy dało się tak jakby nie wyznaczać tylu punktów? Oczywiście, że się udało, bo skoro wiemy, że jest to wykres drogi od czasu w ruchu jednostajnym, to oznacza dokładnie tyle, że ten wykres będzie taką linią prostą, gdzieś tam ciągnącą się, a to oznacza, że wystarczyło wyznaczyć tylko jeden z tych punktów, a drugi punkt to jest w zerze.
połączyć te punkty i mielibyśmy całą linię i zakończone zadanie. Natomiast ja zrobiłem nieco dłużej, żeby pokazać, dla każdej z tych sekund można wyznaczyć sobie drogą pokonaną jakiegoś ciała. Na sam koniec punkty połączymy sobie, więc żeby połączyć punkty, to wezmę sobie kolor czerwony, czarny może już odłożę. Czerwony, żeby ładniej wyglądało. Łączę te punkty i tak jak powiedziałem, uzyskujemy jedną linię. Można by było to zrobić od linijki, ale wydaje mi się, że i tak jest w miarę ok to narysowane. Czyli w tym momencie kończymy zadanie i kończymy filmik. Cześć!